Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Karle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Dead Island 2. Jesteśmy już na wersji PC-towej i co mogę powiedzieć? Dalej nie odbijamy się w szklanych powierzchniach, czy tak samo lustrach, no i ogólnie, wizualnie, to jest bardzo podobnie jak na konsolę. Jeżeli by brać to pod uwagę, właśnie, lustra. I na żebrak. Jeżeli brać by to pod uwagę cenę konsoli i cenę sprzętu, które pozwala odpalić tę grę w wyższych ustawieniach, no to... Kurczę, PC Master Race ma ciężki orzech do zgryzienia, żeby wybronić ten sprzęt, a z drugiej strony później wychodzi taki Resident. Wychodzi taki Resident, no i jak chce się wgrać polską wersję, no to tylko na PC-cie, w momencie, gdy ktoś zrobi fanowskie spolszczenie. No ale myślę, że przy Residencie to nie jest wielki problem. Cześć, Elizabeth! Myślę, że możemy pogadać. No nie będziemy masować. Idziemy. Sam, if we're immune, we need to tell the authorities. Sure, if you want to get dissected. Oh, come on, we'll be VIPs. RIPs. Emma's got 6 months of food in the basement. We can wait it out here. That ain't gonna work for me. I gotta get back to my brother. I was only meant to be gone a couple of days. You're immune. You ain't bite-proof. I've gone toe-to-toe. I know how it is. You don't know shit. Out there, you gotta be a mechanic, medic, Jackie fucking Chan rolled into one. I've seen all his movies. Alright. It's your ass. Hey, if you're going out there, you're gonna need some special sauce. Grab that machete. No nareszcie jakaś sensowna broń. Ta maczeta, jaka siła, podoba mi się. This is how you give us some spice. You'll need parts though. Take some of this shit lying around here. Jeszcze coś mam. You really walked into a zombie outbreak to save Emma? Should never have left her. It was just... I was young. A jeszcze jakieś części w pobliżu. Myślałem, że wystarczy to, co mamy. Okej? Okay. Use the workbench and let's get cooking. Na pewno rozmawiamy o broni. No dobra, zabierzmy się za gotowanie. Rozumiem, że ta maczeta, no najlepsza rzecz, jaką możemy teraz sobie odblokować. Korzystaj z warsztatów, aby naprawić broń i personalizować ją. No to dobrze, jak jakaś nam się spodoba na dłużej, no to będziemy mogli przynajmniej coś tu pokombinować w tym temacie. Spersonalizuj broń, wzbogacając ją o modyfikatory i atuty. Mocno kojarzy się, no właśnie, z Dying Lightem, te wszystkie elektryczne zabawki i tak dalej. Chociaż jakby nie patrzeć, Dead Island 1 było robione przez ekipę odpowiedzialną za późniejszego Dying Lighta. Więc mimo, że za Dead Island 2 odpowiada już kto inny, no to jednak pewne rozwiązania mogą być tożsame z poprzednią częścią. Zresztą sam kolega sam pięknie nawiązuje do poprzedniej odsłony. No dobra, będziemy szukać schematów, a atuty jak to wyglądają? Zwiększają potencjał broni na wiele sposobów. O, ale niektóre mogą mieć negatywne wpływy. Pozostańmy przy pozytywach. Ale przynajmniej wiemy, po co nam te części będą potrzebne, jak to działa. Nowy modyfikator, silny cios, okej, okay, wszystko jasne. Miałeś to jeszcze po drodze na drobie, zwiększa siłę, a z tym, no niestety. W przyszłości, gdzieś trochę też taką większą eksplorację uprawiałem, no i udało się znaleźć ciekawy miecz, ale to myślę, że więcej takich rzeczy tutaj będziemy mieli. Hit a zombie with that, the motherfucker's gonna stay hit. Thanks, Sam. Hey, if you're really going out there, I got some stuff you need. Co masz? Broń? Take some of this meat as bait. It's just meat, but the zombies go for it. Saved my life getting here. I got some meds you can have too. Just maybe next time you give me something in return, huh? To gdzie masz to? Od ciebie? A handluj w ten sposób. No ładnie, pierwsze za darmo. No to bierzemy. Kup. A można więcej jak po raz pierwszy za darmo? Niestety nie, ale mamy za darmo też schemat apteczki, chętnie, a także schemat mocne ataki. A to rozumiem, że do broni, tak? Coś, co będziemy mogli później wykorzystać. Ach, bezpiecznik, ale co to? My potrafimy znaleźć całą skrzynkę bezpieczników, a nie taki jeden to po prostu. Inna sprawa, tu gdzieś mogły nam wpaść bronie z, nie wiem jak to nazwać, DLC. I to jest chyba właśnie to, tylko dziwne, bo siła jest 88, a tutaj patrząc na te statystyki jakby się trochę różniło, a bo obrażenia są mniejsze. No dobra, to ta mi się podoba, bierzemy.
Też się nam przyda. Do bitarku. Za darmo to uczciwa cena. No a zresztą rzeczy już trochę gorzej. Dobra. Daj Emmie znać, że idziesz poszukać. Nie no, zaraz damy znać, tylko ja bym chętnie przetestował dwie rzeczy. Pierwsza, zobaczył na to ulepszenia. Silny cios? Nie, bo myślę, że to może to nam odblokowało. Druga, nie stać nas, elektronika. No dobra, ale... Ale ty jesteś pesymistycznie nastawiony do tego działania. Emma, gdzieś tu uciekła? Jak Emmy z nami nie ma. No cześć, Elizabeth. Masz jakąś misję dla nas, coś? W ogóle podoba mi się, jak ta meksykańska rodzina tutaj się sprowadziła. Ładnie to wygląda, zaczyna jak cała ta chatka. Ciekawe, ile takich domów przyjdzie nam poznać. Czy do każdego będzie można wejść? Emma? Emama? Feel like we're shipwrecked. Am I going to end up in some dead fan's stomach? You won't let that happen, will you? If I'm immune, then I need to contact the authorities. Sam doesn't trust them. Look, my brother is counting on me to come back. I gotta go. We all want to leave. You wouldn't believe what we had to pay to get on that plane. We're stuck here. And we could try to break out. You can't just jump in a car and go. The roads are all blocked. I saw videos of cars getting swarmed. You might as well put wheels on a coffin. Yeah, no cars. There's millions of those things out there, just waiting to sink their teeth into us. Face it, we'd need a helicopter to get out. And everyone who has one is already fucked off in it. I am not ready to give up. Where's the nearest evacuation center? We were supposed to report to the helper in hotel. If Robert hadn't... made other arrangements. You're not upset he's dead? Our marriage was just PR, okay? Oh, well, who needs love when you're rich and famous, huh? Okay, opera and hotel. Thanks. Hey. Don't forget your friends if you do find a way out. No proszę, czyli to oznacza, że jest wolna, tak? To miło, miło. Znaczy, no już wcześniej gdzieś to wyciągnęliśmy, ale tutaj... Co to takie świecące? Wiadomość ode mnie. Andreo, Robert właśnie mi powiedział, że musimy natychmiast wyjechać. Wszystko już zorganizował. Nawet nie mam czasu się przebrać. Chciałem cię tylko przeprosić i podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Mam nadzieję, że uda ci się uciec. Szybko poszło, Andreo. Ale szkoda, liczę, że może w przyszłości coś się zmieni i to niedalekie, bo broń palna też ma tu występować. Może samochodów nie będzie, ale chociaż sobie postrzelamy. Liczę, że w przyszłości to jakąś snajperkę dostaniemy i... Halo? Nie możemy nawet tutaj uderzyć. Co to ma być? Dobra, to żeby przetestować naszą broń z efektem, to weźmiemy sobie to do ręki. Wiemy, gdzie są drzwi. Wyprowadzimy się stąd jakoś. No i z tego, co kojarzę, to ta historia z bratem też jest zależna od postaci, jaką wybierzemy. Jeżeli byśmy... A, to ty sam. Grali kimś innym, no to mogłoby to wyglądać inaczej. Ach, to ty jest... A nie, ty... Andre, Roni? Dwie osoby w jednym? Dobra, nikt tędy nie wejdzie. Panie, to my szukamy wyjścia, a nie wejścia. Ale jeżeli on nie przepuszcza nikogo, może garażem? No, rzeczywiście mamy tu jakiś problem. Nałogowego złodzieja bezpieczników. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Michael, wyprowadzisz nas stąd? I'm heading to the Halperin Hotel. See if the army's still there. Yes, yes, good. Good, exactly what I was going to tell you to do. All part of my survival plan. You'll need keys to get out here. Just tell them Emma Jaunt and her staff need to be evacuated immediately. Okay? Sure thing, Michael. Okej, okay, tędy wyjdziemy. They can land a helicopter right in the ground. It's fine. W sumie zastanawia mnie, jak zakończy się historia naszych znajomych.
Czy przeżyją? Wspólna rozwałka w piekielnym LA. No właśnie, od tego momentu można grać już w koopie. Patrząc na to, że gra wychodzi tylko na Epiku, jeżeli chodzi o PC, to nie wiem, czy uda się Staszka do tego namówić. A druga sprawa, że nastawiamy się. A! Na fabułę! To te skoki, czy to PC, czy konsola, no to jeszcze pozostawiają trochę do życzenia. Musimy popracować nad tym, ale będzie dobrze. Zazwyczaj 10 odcinków i czujemy się jak ryba w wodzie. Okej. Czy mi się wydaje, czy rząd gdzieś zrzucił bombkę w tej okolicy? A, no i też taka wiadomość. Policja. Też taka wiadomość. Hałas przyciąga zombiaki. Skąd my to znamy? Nie? Leżeć. Cyk. Panie Właso. Sytuacja się odwraca czasem. Tak. Przez chwilę myślałem, że klatki gubimy. Dzięki mięsnej przynęcie możesz odwrócić uwagę zombie. A to woda jest tylko. To nam się przyda za chwilę. Aby rzucić mięsem, przyciśnij... Nie! Albo dobra. W sumie nawet dobrze wyszło. Jakiś bonus za zrobienie tego z pomysłem? Tylko szkoda, że straciliśmy. A nie, to się uzupełnia mięsna pułapka. No to super. Chcecie trochę wody? A. Nie wiem, czy powinniśmy to zakręcić. Przytrzymaj, aby wylać kanister. A... Ach, aha, dobra, to już wiem. Jak... O kurcze. O kurcze. Może tak to zrobimy. Albo trzeba było z drugiej strony prądu. Nie, no prądu byśmy nie wyłączyli. Idzie rozbijać. Słyszymy? A, zobaczmy, jak te poboczne wyglądają. A, zombie w pobliżu. Nie, no, najgorsza decyzja to odpalenie tego alarmu. Kto mógł wiedzieć, że tak to się zakończy? Chodź to szwendać. No nic, nabijemy sobie trochę więcej zombiaczków. Z każdym kolejnym dostajemy dodatkowe punkty informacji, jak sobie z nimi radzić. Alarm cię zagłusza. Brakuje mi jakiegoś takiego zabójstwa z ukrycia, ale może coś się w przyszłości zmieni. Dobra, mam nadzieję, że to już oznacza porządki w okolicy. Hello? Need some help? Ha! Ah, good. Finally, some life out there. You're not much to look at, but I'll take a chance on you. Say, you seen another kid out there? Not seen anyone alive. Damn. Must have thought I was shooting at her and got spooked. Well, listen, if I get the gate, can you search the front? You find that girl, you bring her around back, and we'll straighten this thing out. Just watch out for the other trespassers. They might. Hey, get out of there, you scourge of a Satan! Guess I'm the cavalry in this movie. No! To jedna z tych misji, gdzie mamy żywą lub martwą doprowadzić? No dobra, to już... To tyle w temacie tu koleżanki. Ciekawe, czy ta misja może się zakończyć na różne sposoby. Gdzie jest staruszek? Jak to mamy tu jednak wejść? Nie. Raz jeszcze zrób... A, dobra. Poinformuj władzę. No, nas władze nie interesują. My mamy staruszka do ratowania. I tak wszyscy nie żyli. Hello. Party didn't end well. Ło, kurczę. O! Widzę potencjał, no właśnie, na wybuchy. Nie wiedziałem, że pójdzie aż tak dobrze. That you, kid? You find that girl? Tak, something niestety. Else found her first. Son of a bitch! Well, I say, it's about time we send these party crashers back to hell. Może przetestujmy mocne ciosy. Kolega ma chyba broń. I jedyny minus naszego Ryana, który tutaj gramy. Ryan to miałeś na imię, tak?
No to jest ta niska zwinność, czy mała zwinność, tak jak widać, no. Rusza się jak mucha w smole, czy jak to się tam mówiło? Some damn fine work, kid. Hey, get over here. I need to talk to you. Jesteśmy? A, jeszcze bliżej. Chyba nie. Kolego? Piękne jest to, jak wiele rzeczy możemy tu zniszczyć. Chociaż najlepsze są w tym wszystkim szyby. Najgorzej, że mogą odpalić misję, to poboczną by nas pewnie prowadziła za rękę, ale dojdziemy do niego. Szczególnie, że to tak bezpiecznie. I ładnie. O, stalowa rura z wysoką statystyką. Czemu nie? Kolego, wpuścisz nas do środka, czy to tak... Zero zaufania jednak wciąż. Sami się wpuścimy. Albo i nie? Ostatecznie to jest prostsze niż myślałem. It's a damn shame about that girl, but I'm sure you did what you could. Curtis Sinclair's the name. Did a bit of acting in my time. Ask your mother, kid. Pleasure to meet you in these dark times. Hey, I recognize you. All those westerns and stuff. Do you you coming down? Listen, I need help. Years of doing my own stunts means, well, the old hip won't survive this drop. I need to get my chairlift to get down, but the power in the house is gone kaput. I rewired a plug once, but it caught fire. Check the connections down at the end of the yard. See if the problem's there. Now, if you can get things running, I can buzz you inside. Godspeed, kid. Wygodne, wygodne. Czyli co, kolejna misja z bezpiecznikami? To by nas twórcy ładnie powitali. Trzy misje z rzędu. Ogarnij prąd. Chyba mamy i tak tam zejść na dół. Na to liczę. Żebyśmy nie wyszli poza obszar zadania. O, jesteśmy blisko. O kurczę, no standard! Zaczynam się przyzwyczajać. Ale jeszcze chwilę, o! Co jest? Prąd i woda, idealna para. Możesz zamknąć przerwany obwód. Ciekawe podejście do problemu. A, weźmy rurę z rusztowania. Że też bezpieczniki nie wywalą tutaj. No ale to może jakieś amerykańskie. Tak to działa. Ile tych rurek jeszcze pomieścimy? Gdzie mamy wodę? Dobra, tu są rury. No nie wiem, czy... A, tam jest. Z miejskiego źródła woda. Chyba, że gdzieś tu kanister jeszcze by leżał. O! No i super. Póki coś zostało. Nie wiem, czy powinniśmy to w rękach trzymać. Chyba lepiej zrobić to tak. O! Działa! That'll spark things up. No dobra! Naprawiliśmy to. Teraz się nie dziwię, że doszło do pożaru do ostatni raz. Kid! You did it! Get your keister in here. We're not out of the woods yet. Z której strony nas puści? O! No, pyk, strike! O kurczę, ale poszło. Przyznam, że trzeba by było też naszym tutaj kolegom chyba poćwiczyć trochę te bloki, ale z drugiej strony one są tak nieprecyzyjne na ten moment, że mamy lepsze rozwiązanie tego problemu. O, proszę bardzo, jak powoli, powoli zaczynamy do czegoś dochodzić. Szkoda tylko... Okaleczenie? Idzie okaleczyć bardziej zombiaka? To... One domyślnie są okaleczone. Tak patrzę, czy nie mam jakiegoś prądu albo coś, ale wygląda na to, że chyba nic. Z taką pałą to my możemy się bawić. Jest taką mocą w rękach. Można je odzyskać? Masz mało energii. A! Korzystamy z mocnych ataków. Czyli rozumiem, że teraz każdy ten mocny atak, który mamy, to przy tej koleżance Dani, jej na imię było, zamieniałby się w wybuchy. To by było coś. To by było coś. O, jeszcze ktoś próbuje wejść. Myślę, że to ta koleżanka, co widzieliśmy wcześniej. Tyle apteczek się marnuje. Szkoda, że nie idzie ich sprzedać. Word to the wise, kid. If you're gonna fight these things with grenades,
Don't do it in your own home. Now, luckily, the lift rail looks dirty. Power it up, and I'll take my chances. Well, either my ears are playing tricks on me, or trouble's on its way. I'm gonna need you to clear the runway. Czekaj, no nie spiesz się z tym podjazdem, to myśl... A, nie rozgościmy się tutaj. W ten sposób. Don't worry about making a mess. It's too late for that now. Przyznam, że trochę kojarzy mi się z Detroit, gdy byliśmy w domu tego bogacza. Tam też miał podobną windę. Oj, trochę ich dużo tutaj przyszło. A może, jak już mamy taką ekipę, przetestujemy prąd i szybsze dziabanie. Jak widać, da się coś z tym... Wow! Wymyślić. Nie wszyscy naraz. A może... Nie, ten chłop jakoś średnio wyszedł. Co z tymi granatami? Kolego, bo zacząłeś już temat. Bym się nie obraził. Gdybyś go kontynuował. Tam macie dobre jedzenie. O, on nam pomaga. Mają dobre jedzenie. Szkoda, że to tak strasznie wybiórczo działa. No, 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 niech ktoś nas spróbuje uderzyć. No, mamy cię. Jednak też ładnie wygląda. No i to, co ustaliliśmy wcześniej. Daje bonus do życia w przypadku Ryana. Więc... Ha! Nawet nie wiem, czy to nie lepsze niż walka. No cześć. O! Jeszcze? Tony Sinclair? Rodzina? Chyba cała rodzina. O kurczę! Życie! Życie! Ale nam się odpaliło idealnie. Ale czemu szwendacza? Ten blok. Dziadku, chcesz go zabić? No coraz lepiej te wyskoki i kopy nam wychodzą też. Przynajmniej takie mam wrażenie. Wszystko ok? Kurde, a teraz apteczki się przydadzą. Nawet dwie. Nie no, w takim tempie to my możemy uciekać. A lot of great memories here. A lot of loving. A lot of fighting. And a hell of a lot of noise complaints from the neighbors. And to think I said they wouldn't catch me dead in that chairlift. To my się rozgościmy, skoro kolega ma takie tempo. Jemu się to chyba nie przyda. Proch strzelniczy? Na przyszłość to może być ważna rzecz. Someone up there must really like me if they sent you to save me, huh? Not sure what I did to deserve it, though. Well, I'm no angel, that's for sure. Listen, anything in this house you need, it's yours. It's the least I can offer you. We damn sure can't stay here, though. How's it looking out there? Really, really shitty. But there's a group of survivors at Emma Jones' place. Well, I'll be damned. The neighbors were here all along. I ought to give him a piece of my mind for not checking in on me. He's dead. Turned zombie on our evac flight and they shot us down. Emma made it out, though. He's dead? Damn shame. The son of a bitch owed me money. Oh, well. I'll make my way over there after I say my goodbyes to this place. Yeah, you did good today, kid. Thanks again. Hey, stuff happens pretty fast out there. I should take you to Emma's myself. Watch your tone, kid. I'm old, not senile. Peggy here will make sure I get there just fine. You'll see. Now get. Po cichu liczyłem, że jeżeli wszystko, to wszystko da nam tego gnata, ale chyba
liczy na zbyt wiele. Pieniądz. No dobra, dorobimy się czegoś. No teraz już wiemy, że nasz kolega z Meksyku chyba lubi pieniądze, więc ma widocznie gdzieś jakieś zastosowanie dla nich. Może palą w piecu, czy jak. Lecimy jeszcze pogadać z władzą. O, jaki tajny schowek. Przynajmniej wydało się być tajny, ale tak widać, że... Ktoś jeszcze go znalazł. I bardzo źle nam z tym. Ale trzeba przyznać, że to życie w LA. A, niektóre samochody mają alarmy. Tak, wiemy już. Ale jakby zrobić to jeszcze inaczej. Na przykład dajcie nam to. Bo to nie wygląda... Nie, ja chciałem rzucić. Chciałem rzucić. No dobra, to inaczej się pobawimy. No to wydaje mi się, że na pewne sytuacje to jeszcze musimy się przygotować. Typu włączymy alarm i rzucimy na przykład w tamto... To coś, ten kanister, bo wydaje się, jakby mógł być wybuchowy. Ma potencjał, ale... W tej chwili to zrobimy co innego. Ale tu ładnie. Ja nie mówię LA. American Dream, tak? Zakładam, że właśnie się włamaliśmy. O! Ale kolego, jak to ty tak nie ogarniasz tego tematu? Na filmach to zawsze było, zbijasz szybkę. Aha. Zbijasz szybkę, wsadzasz rękę, otwierasz. A tu ktoś klamki pozabierał chyba. No cóż, standardowe zadanie, znajdź kod. Gdzie on może być? Albo wejdźmy dachem. No proszę. Poszło szybciej niż myślałem. Czyżby właściciel domu? Oni lubią... Nie, zwykły szwendacz. My pokazaliśmy mu najlepsze, co mamy. Oj, trzeba było go dobić. Gotóweczka. Przeprosiny. Ciekawe, czy to coś nagrywali, jak to tam działało. No ale okej, nie będziemy wywoływać wilka, zombie z lasu. Zombie z basenu, może tak... O! Wydało się taki bardziej... ogarnięty, czy będący jakimś większym problemem dla nas. No dobra, była propozycja, żeby wskoczyć do basenu. Zobaczyć, jak się pływa w tej grze. No, nie wyszło nam pierwsze spotkanie. Najgorsze, jak jesteśmy w takich miejscach, że kusi trochę, aby pozwiedzać je, więc może to od czasu do czasu zróbmy i to, ponieważ możemy w nich znaleźć czasem naprawdę bardzo fajne przedmioty. Apteczka jak apteczka, tak? Ale musimy chyba też ze wszystkimi się bić. Oj, prawda? Tam jest zejście. No cóż, żartowałem. Pewnie szło otworzyć to normalnie. Może przyjdzie chwila, a może właśnie to byłby pomysł na live, aby sobie pobiegać, pozwiedzać niektóre miejsca tak na luzie. Pozbierać przedmioty, których nam brakuje. Czy jesteśmy w stanie zrobić to... Tak? Aha. Kozi róg. Kto może mieć kartę? Mam wrażenie, że kolega sam wręcz się odciągnął od tego ataku. Nie chciał robić im krzywdę. Po prostu. Dobra, ktoś miał kartę? Energolek. Skąd my mamy kartę wziąć? Okej, już wiem, gdzie mogliśmy z nimi walczyć. Tak to jest, iść na skróty. Gorzej, że ta karta jest na górze, więc zwiedzanie tego miejsca i tak nas nie ominie. Brakuje mi trochę muzyczki, ale nie wiem, czy to też nie jest efekt jakiegoś trybu streamerskiego, tak? I muzyka teoretycznie ta na licencji została wyłączona. O, to taki mocny kij. Jest! Kozi róg! Ale może domyślnie w takich momentach, jak przed chwilą nie ma muzyki, żeby zostawić ją na chwilę tego pokroju. Gdy sobie siekamy. Gdzie masz kartę? Ma! Wychodzimy stąd. Jakbyśmy nie mogli przeskoczyć normalnie. Przez bramę. Coś tu syczy.
tak przyjemnie, tak wybuchowo trochę. I cyk! No, jak zwykle. Cóż, łatwiej nam będzie wrócić tędy w przyszłości przynajmniej, okay. Mamy otwarte. Może dogram jakąś muzyczkę? Te lewe części, walizka. Tylko nie wiem, jakie rytmy to by były idealne. Takie trochę tropikańskie, może. O, prowadzą nas do ewakuacji, no. Kurczę, ale patrząc na to, jak to wszystko się prezentuje, to naprawdę optymistyczne podejście do życia. Szybka podróż, hotel, przenieść się do tego miejsca? Tak! Czyli to podróżowanie po LA takie trochę oszukane może. One nam się jakoś tutaj odnawiają, czy jak to wygląda? Skontaktuj się z władzami. No dobrze, spójrzmy na mapę. A. O kurczę, ale jesteśmy pod hotelem, no to może spróbujmy jeszcze nawiązać kontakt. Też shurikeny bym przetestował. Szwendacz wojskowy. A. Czyli z czasem się odnawiają, ale zakładam, że będą wymagały jakiegoś rozwinięcia, aby to miało większy sens, zastosowanie tutaj. Poczekał na swój cios. No, to jest najpiękniejsze w tych zombiaczkach, że one tak potrafią się potykać o siebie. Znaczy, to też coś, co mi się kojarzy trochę z Dying Lightem, nie? O nie! Naprawimy to, prawda? W sumie 88. Mogło być gorzej. Okej, czy jak dojdziemy do warsztatu, powinno się udać. Gorzej, że to też zapieczętowane. Mamy jakieś przejście do środka, takie dla normalnych ludzi. Odpornych. Tym nie będziemy przeszkadzać, chociaż mają sporo zawałek wokół siebie. Może na odpowiednim poziomie. Ale najlepsze, że jakbym słyszał krzyki, więc może ktoś tu żyje. Co tu się stało? Szwendacz. Ale nie, no to nie jest paliwo. Chyba, a może jest? Nie, to są... A może? Przetestujmy to tak. Nie, to nie jest paliwo. Jest! Jest paliwo! No, idealnie! O kurczę! Więcej ciałka do bicia. No to jak widać, warto tu na każdym kroku... Co z krytykami? Na każdym kroku rozglądać się za miejscami, które mogą nam ułatwić zabawę. Wiesz co, jakbyś uderzyła nas... No właśnie, to my byśmy sobie odpalili leczonko. No i proszę. Ładne stroje. Ach, to LA, ach, to LA. Wpuszczą nas? No tak. Ciekawe, czy później możemy stworzyć taką broń, że będzie ich dosłownie na jednego takiego lekkiego hita brała. Przynajmniej tych podstawowych, żeby się nie bawić nie wiadomo ile. Coś nam wpadło niepospolitego. O! Warto było zajrzeć, tylko tak. Dalej nie wiemy, jak tam wejść. Wszystko poblokowane. O! Ciężar tester broni. Teraz tak myślę, na te wybuchy może shuriken by zadziałał lepiej, zamiast wyrzucać całą broń. A w ten sposób byśmy rozwiązali kłopoty. Sorry. Powoli się uczę, że nie musimy wszystkich zabijać. Sporo wody. Wiadomo, że każde zabójstwo to punkt doświadczenia i tak dalej, ale ostatecznie będzie okazja, żeby to jeszcze nadrobić. Okej. No dobra. O. To możemy chyba ich wypuścić. Fajny łom. Fajny szwendacz. O kurczę. Dużo ich tutaj się wzięło. Ale jak krytyki wchodzą z tej ręki. Podoba mi się tak, można się bawić. A daj na tego. Ktoś jeszcze? A, tam jest co? O kurczę, to chyba nie chcieliśmy aż w takim gronie się to spotkać. Co ja mam? A, zabij wszystkich. Nie mamy wyboru, wygląda na to. Jak wchodzi mocny strzał, no
zasadnicze, że sobie lepiej przetestujemy tę broń na nich. Ile ich tu jest? To musi być jakiś sposób na wybicie ich tak jakoś masowo. Nie wierzę, żebyśmy musieli biegać. Hello. Welcome to the Halpern Hotel, where we are dedicated to providing you with the ultimate luxury getaway. For room reservations, press 1. Wedding planning services, press 2. Other event booking, press 4. Tu musi być gdzieś jakiś prąd. Press 1. For our grand celebration. Would you like to join our platinum membership plan? You'll get exclusive annual. Dobra, podoba mi się woda, którą tutaj mamy. Hello. Welcome to the Halpern Hotel, where we are. Podoba mi się woda, nie podoba mi się brak prądu. Tutaj też coś pływa. Oj. No wody jest tyle. O, kanister z paliwem brzmi jeszcze lepiej. Wody jest tu tyle. Gdzie oni mają zasilanie? A my mieliśmy latarkę przecież. Nie, nie, nie rzucaj. No, już myślałem, że walnie. Dobra, to zaraz się widzimy, jak znajdę prąd. Prądu nie znalazłem, ale oni jakby stali koło czegoś takiego. O, 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 aj, o, super. Nie do końca o to mi chodziło. Stali koło takiego fajnego miejsca, które wydawało się być dość wybuchowe. Spróbujmy z rurki tam walnąć. Czyli jednak mamy odpowiedź, że to musi... Jest! Poszło! No! Chociaż tyle. Chociaż... To też może wybucha. Czekaj, dajcie na drugą rurkę. Druga szansa. Rzucaj! Rzucaj! Dobra. Oj. Oj, nie tam gdzieś... No i poleciało. Dobra, ale to jest jeszcze więcej wody. Coś musi być z nią nie tak. Macie prąd jakiś przenośny, akumulator, coś? Może później poznamy jakieś sztuczki, ale jak widać, są nawet tutaj fajne wybuchowe rzeczy do wzięcia. Damy radę z nimi, najwyżej na pięści, to dość mocna broń, jak widać. Jest mokry, a może to o to chodzi, żeby ich tylko zmoczyć? Czekaj! Może jak ich zmoczymy, to ta broń po prostu... korzystająca z prądu zadaje większe obrażenia, tylko jak na złość my już tej broni nie mamy. Może o to chodziło, a ja to tak koniecznie chciałem. Ja niby zrodźco. Mile, nieporadni. Może o to z tym chodziło, żeby ich zmoczyć, a nie, że koniecznie będziemy mieli coś. O, to ma jeszcze pancerz na sobie. A nie, to nie pancerz, to wytrzymałość. No to chodź na solo. Może chodziło o to, że łatwiej ich załatwić elektryczną bronią w takiej sytuacji. No, cóż. Fajnie, że kolega całkiem sporo tego sam podnosi. Szkoda, narobili spore nadzieje. Chociaż i tak fajnie, że z wybuchami coś wyszło. O! To z tobą jest nie tak. A dobra, po prostu ostatnio została. Ta miła pani z recepcji, co tu mieliśmy okazję pogadać. Fajnie, że nam ta broń na ręce wpadła, bo przynajmniej coś szybkiego było. Someone alive? Ah. Czyli był akumulator, może tak to działało. Contact the authorities. Gotta find a way to open this door. I can hear you. I swear I will carve my name on your heart. That's Major J.S. Booker. I'm waiting. What the fuck? What did I do? Hey, Major! I need to contact the authorities. I'm coming to find you. And don't kill me. Zamówienie do pokoju dla pani Major? No nie wiem, no nie wiem. To może te wszystkie zamówienia pokojowe, hotelowe zrealizujemy już w kolejnym odcinku. Jeszcze tylko zobaczmy, co tu się kryje. A, kluczyki. Do skrytki. Dobra, widzieliśmy gdzieś chyba skrytkę. To może się przydać. Jak widać, no niestety shurikeny nie załatwiają wszystkich problemów, jakbyśmy chcieli. To była ta skrytka. Skrzynka wojskowa. Potrzebujesz klucz kuriera wojskowego. Trochę tych zombiaków tutaj zabiliśmy, ale czy kuriera wojskowego? Co najwyżej niedzielny chyba tu nam wpadł. No dobrze, więc za panią Major Booker zabierzemy się w kolejnym odcinku. Jak widać, cały czas poznajemy nowe tutaj metody działania. To też prądu nam nie da. No, zobaczmy tylko jedną rzecz, bo nie daje mi spokoju. Czy rzeczywiście wystarczy zrobić tak, że weźmie się akumulator i... To nie jest woda. I rzuci się, tylko że tędy mamy przejść zaraz. O!
Czekaj, kolego. Będziesz obiektem testem dla nas, chyba że jesteś kurierem. Tak, to... Aha. To tak miało działać, a nie do końca wyszło po myśli. Czyli jak akumulator jest w wodzie... Nie jesteś kurierem wojskowym, a szkoda. Jeżeli akumulator jest w wodzie, to razi innych prądem. Dobrze, dobrze. Będziemy to testować w następnym odcinku. A tymczasem, dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.